Witam wszystkich na kanale Napęd na Motoryzację. W dzisiejszym filmie porównamy najnowszego Dastera 2024 z jego nadchodzącym większym bratem Dacia Bixter 2025. Ale przed rozpoczęciem nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, bo was to nic nie kosztuje, a dla nas jest to bardzo ważne. Zaczynajmy. Rumuński producent samochodów pod parasolem Renault wypuścił na rynek w 2010 roku pierwszą generację DASTERA. A teraz, po prawie 14 latach obecności na rynku, otrzymujemy zupełnie nową trzecią generację. Która jest obecnie dojrzałym i bardzo konkurencyjnym modelem. A dobra wiadomość dla nas jest taka, że za niecały rok będzie miał silnego wewnętrznie rywala, swojego większego i zupełnie nowego brata, większy model. Więc teraz zagłębmy się w szczegóły i zobaczymy, który z nich będzie dla ciebie najlepszym wyborem. A przede wszystkim przyjrzymy się wymiarom zewnętrznym. Dacia Duster 2024 jest znana ze swoich kompaktowych wymiarów mierzących 4 m 34 cm długości, podczas gdy Dacia Bigster podnosi poprzeczkę dzięki większej powierzchni, sięgających i imponujących 460 cm długości, co jest suwem segmentu C i ta różnica w rozmiarze przekłada się na bardzo ważne aspekty pojemności bagażnika i przestrzeni na siedzeniach. Jak wiemy, Duster może pomieścić maksymalnie 5 pasażerów, Bigster pomieści maksymalnie 7 pasażerów, a przestrzeń bagażnika jest kluczowym aspektem każdego suwa. Duster oferuje miejsce w bagażniku o pojemności od 430 litrów do 1609 litrów. Idealny do codziennego użytku, z drugiej strony im większy, tym bardziej przeznaczony dla tych, którzy potrzebują większego doładowania przestrzeni. A teraz porozmawiajmy o mocy. Pod maską Dustera 2024 znajduje się wiele jednostek mocy, w tym silnik 1.2 turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 130 koni mechanicznych, a także hybrydowy silnik benzynowy 1.6 w połączeniu z dwoma silnikami elektrycznymi. Zapewniający łączną moc 140 koni mechanicznych, co jest najlepszą opcją pod względem wydajności, a w odniesieniu do Bixtera wiemy, że na razie będzie on wykorzystywał tą samą opcję hybrydową o mocy 140 koni mechanicznych, a także będzie wyposażony w mocniejszy hybrydowy silnik 1.8 z turbodoładowaniem, który będzie wytwarzał moc niespełna 200 koni mechanicznych, będąc jednocześnie najmocniejszym modelem silnika w Dacie, jaki kiedykolwiek stworzono. A wchodząc do środka obu SUV Oferują one bardzo praktyczne i jednocześnie solidne wnętrze, jak na swoją cenę. Pod względem deski rozdzielczej mamy do czynienia z bardzo podobną konfiguracją. I podobnie jak w DASTERze, większy model będzie wyposażony w 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 10-calowy ekran dotykowy z najnowszym systemem inforozrywkowym, w tym bezprzewodowe Android Auto oraz Apple CarPlay. Ciekawe czy w końcu poprawią zawieszający się ekran dotykowy. Bezpieczeństwo jest także priorytetem dla obu modeli, są one wyposażone w podstawowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu i monitorowanie bezpiecznych miejsc, czyli Martwego Pola. Większy model idzie o krok dalej, dodając adaptacyjny system tempomatu i system kamer 360 stopni dla większego spokoju kierowcy. A teraz porozmawiajmy także o pieniądzach. Trzecia generacja Dastera, jego podstawowa wersja kosztuje. 79 900 zł, podczas gdy większy brat ma kosztować około 98 000 zł. Różnica około 18 000 zł. jest uzasadniona większymi rozmiarami i mocniejszymi układami napędowymi. A teraz czas na wyciągnięcie wniosków. Możemy jasno powiedzieć, że Dacia Duster 2024 pozostaje fantastycznym kompaktowym SUVem z jego praktycznymi rozmiarami, niezawodnymi jednostkami napędowymi i nowoczesną technologią Po drugiej stronie Dacia Bigster oferuje więcej miejsca, układ napędowy o większej mocy niespełna 200 mechanicznych i zaawansowane rozwiązania Dzięki którym jest to możliwie doskonały wybór dla osób poszukujących dodatkowego komfortu i możliwości Zarówno Dacia Duster trzeciej Generacji, jak i większy Bigster są wyposażone w niezawodny napęd na wszystkie koła, zapewniające doskonałe osiągi w różnych terenach, niezależnie od tego czy poruszamy się ulicami miasta, czy wyjeżdżamy na szlaki terenowe. Te słowy zapewniają praktycznie wszystko, natomiast ostateczny wybór należy do Was. Dziękuję bardzo za obejrzenie naszego filmu do końca. A jeżeli film Ci się spodobał, daj nam łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej nowych nadchodzących filmów.